Witam serdecznie, Artko z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinku Banner Sagi. Wracamy dokładnie tam, gdzie ostatnio przerwaliśmy. Przemyślałem wszystkie za i przeciw i powiem tak, Ekil nie brzmi mi na szaleńca, mimo tego jak wygląda, mimo tego co mówił Onef. On robi to, co musi, żeby przetrwać. Nie sądzę, żeby nam wbił nóż, a w tym przypadku topór w plecy. Dajmy mu szansę, pozwólmy mu dołączyć na określonych warunkach. Potrzebujemy wojowników. Walczcie z drążycielami tak jak my. Walczcie w imieniu wszystkich, nie tylko swoim. Wystarczy, że choćby krzywo spojrzycie na jednego z naszych, to w okamgnieniu wyrżniemy was wszystkich. Ruku, czynisz nam wielki zaszczyt. Ci ludzie dokonali słusznego wyboru, gdy postanowili iść z tobą. Nie będziemy sprawiać kłopotów. Ekil... What? Bywam nieroztropny, ale spłacam swoje długi. Członkowie tarawany patrzą na nich podejrzliwie, ale ludzie Ekila starają się nie zbratać z grupą i wypełnić twoje polecenia. Spodziewasz się, że ludzie będą się skarżyć. Nie masz złudzeń co do tego, że sytuacja jest skomplikowana. 35 wojowników. No, po prostu uważam, że Ekil nie jest walnięty. Zaufamy mu. Mam nadzieję, że nie skończy się to nożem z moimi plecami. Szczególnie, że ufamy chyba każdemu jak do tej pory. Naprawdę mam wrażenie, że to się źle w końcu skończy, ale... Powiedzmy, że nie. Do następnego Manharu dotarliśmy, widzę. Dostrzegasz, że bardzo dużo ludzi rozbiło obóz przy Menhirze. Są tu od czasu, gdy słońce wstrzymało swój bieg. Najwyraźniej sądzą, że Radomyr, Bóg Słońca, powrócił. Oddają mu cześć mimo ponurych okoliczności. Witają się z członkami karawany, uścinają pogawędki i wymieniają opowieści, podczas gdy twoi ludzie odpoczywają. Nie mają nic wartościowego na wymianę, ale ich przywódca podchodzi do ciebie i proponuje ci wzięcie udziału w rytuale ofiarnym. Odmów uprzejmie, odmów i zbadaj Menhir. Na czym polega rytuał? Gulenfyri, mówi jedna z osób, pokazując ci złoty płyn w srebrnej misie. Kładzie odrobinę płynu na piersi, po chwili rozlega się skwierczenie, a ona przez zaciśnięte zęby wyjaśnia, że to dar od Boga Słońca. Olej, który płonie niczym słońce i pozwala im wszystko widzieć wyraźnie. Co tam? Zdobywasz się na odwagę i postanawiasz sprawdzić działanie oleju. Po nałożeniu go na skórę zaczyna palić jak ogień, lecz wytrzymujesz ból. Nie doznajesz objawienia i nie poznajesz sekretów wszechświata, ale wyznawcy są pod wrażeniem twojej odwagi i chcą podarować ci więcej oleju. Obejrzyj Menhir, a następnie idź dalej. Nikt nie wie, jak wyglądał Radomyr, ponieważ preferował samotność. Nigdy nie objawił się ludzkości. Większość ludzi uważała, że był wężem, który mieszkał na słońcu. Mówi się, że w słoneczne dni można dostrzec ogon wielkiego stwora przymykającego między chmurami. Radomyra zawsze kojarzono z pomyślnością. Dziękowano mu za dobrą pogodę, zdrowy inwentarz i obfite zbiory. Lecz mimo to wszyscy zastanawiali się, jakim sposobem jego Menhir znalazł się na dnie wyschniętego jeziora. Po chwili odpoczynku kontynuujesz podróż. Wyznawcy Boga słyszą, słońca chcą zostać. Twoi ludzie i ty pakujecie rzeczy i wyruszacie na trasę. Dostaliśmy Gulenfyri. Tak. Dobra. Że idziemy dalej. Bez przygód jak na razie. Zapasy na 24 dni, także nie narzekamy tutaj na brak zapasów. Co prawda morale mamy normalne, ale nie chcę się zatrzymywać, nie chcę rozbijać obozów, bo niestety, no ale... co tu mamy? Kilka osób dostrzegło czarne sępy, które krążą nad karawaną i wykorzystują to, że opady śniegu nie są zbyt intensywne. Nie stwarzają zagrożenia, lecz mają wyraźny wpływ na nastrój członków klanu. Gdy odwracasz się po raz kolejny, widzisz Odliw, wystrzeliwującą strzały w powietrze. Raz lub dwa prawie udaje się trafić jednego z praków. Idźcie precz, tu nie ma umarłych, wykrzykuje w powietrze. Zacznij strzelać do sępów wraz z nią. Yeah!
Kto pierwszy strąci ptaka w locie, ten będzie mógł wypowiedzieć życzenie i zostanie ono spełnione. Oznajmiasz kilku członków karawany, w tym Alet, postanawia podjąć wyzwanie. Udział w zabawie podnosi morale wszystkich. Nikt nie jest zdziwiony, gdy jeden z błękitnych strzał. Odliw przeszywa ptaka. Wiesz, mówi Odliw, omiatając wzrokiem karawanę. Wiele z tych kobiet mogłoby robić to samo. Widzisz w jej spojrzeniu, że jest bardzo podekscytowana. Chyba zacznę je uczyć, jak walczyć, i dodaje. Nie mam nic przeciwko. O, przepraszam, Skype się odezwał. Dobra, już się nie będzie odzywał Skype. Sorry wielkie. To był mój, nie wasz. Zachęć Odliw do szkolenia kobiet. Przyda nam się więcej wojowników, mówisz Odliw. Alet jest żywym dowodem na to, że potrafisz uczyć posługiwania się łukiem. Odliw posyła ci uśmiech. Rusza do grupki kobiet z karawany, pokazuje im sępa, którego ustrzeliła. A co? Rzeczywiście tu sępy latają. Okej. Okay. I co, tak idziemy przez te pustkowia? O! Dobrze utrzymana farma z wieloma zwierzętami przyciąga uwagę karawany. Podchodzicie bliżej, farmer i jego pracownicy stoją w pozycji obronnej. W dłoniach trzymają broń. Ich skrzyżowane ramiona są dla wystarczającym wyjaśnieniem. Zaoferuj wymianę za kilka zwierząt? Nie dziwi mnie, że bardziej interesujesz się moimi zwierzętami niż mną, mówi. Odpowiedź brzmi nie, dodaje po chwili. Moi ludzie będą was obserwowali, gdyby jednak któreś zwierzę poszło z wami. Za wami. Zostaw farmera i jego zwierzęta. To jego własność, mówisz reszcie karawany. Nie walczymy z tymi, którzy próbują chronić swój dobytek. Twoi towarzysze są niezadowoleni, ale ruszają w dalszą drogę. Mamy dużo zapasów. No morale niskie... Nie. Rozbijamy obóz. Rozbijamy obóz i morale się poprawiamy, kurde. Nie mam niskich morali. O, możemy porozmawiać z Mogunem albo Hogunem. Co tam słychać u ciebie? Hogun, zwolnij nieco. Ludzie zaczynają się domyślać. Domyślili się? Niemal codziennie ktoś umiera, a ja mam zwolnić? Na bogów! Powinienem orać dwukrotnie więcej pól, rozumiesz? Przez ciebie wyrzucał nas z karawany, Mogunie. I nie ty na tym ucierpisz. No i co? Ożeniłeś się, masz dzieci. Ja też mam się ustatkować. Co się stało z... Bracia milkną, gdy widzą, że się zbliżasz. Racja. Mam dziecko, którym muszę się opiekować. Spokój się, Mogunie. Hogun odchodzi, zostawiając zamyślonego Moguna. Ruku, co cię sprowadza? Ja usłyszałem krzyki, więc przyszedłem to sprawdzić. Przybiegasz za każdym razem, gdy usłyszysz kłótnie? Może dlatego ciągle chodzisz zmęczony? To żadna tajemnica. Lubię kobiety, one lubią mnie i moją bliznę. A, zapomnij. Słuchaj, to wszystko? Cała ta śmierć? To noc pół karawany zasypia do płaczu. To żałosne. Słuchaj, Roku, bądź szczery, to niezłe życie. Pół świata uprawia ziemię, póki nie umrze. Co to za życie? Mamy szczęście, przecież całe życie nie musimy odbierać żadnych celów, ani walczyć z niczym poza nudą i głodem. Ja jestem zadowolony. Nie rozumiem, o czym jest ta rozmowa. Rozumiem. Spójrz na to z innej, z tej strony. Niemal codziennie walczymy o życie, prawda? Możesz zwinąć się w kulkę ze strachu, schować się w lesie, jeść orzechy i podziwiać liście. Albo możesz cieszyć się z walki. Zgadnij, co wybieram. W każdym razie chcę, żebyś wiedział, że nie mam zamiaru zbliżać się do Alet. Obiecuję, ani do Odliw. Są twoje. Doceniam to, Mogunie. Odchodzisz, nie wiedząc, czy twoja opinia o Mogunie zmieniła się na lepsze, czy na gorsze. Okej, okay, dalej nie rozumiem, o co chodzi, ale niech wam będzie. Chociaż po co ja wchodzę Herosów oglądać, jak przecież i tak nie mamy sławy, żeby ich... Ale tutaj, o, na trzeci poziom, co ten olejek robi, powiedzcie mi. Legenda mówi, że jest to dar od boga Ladomyra, który pokryje się, kiedy pokryje się broń, to cennym olejem jego ostrze świeci niczym słońce, 15% szansy. A co ma, Ruk? Ruk ma unik, atak na siłę. Wolę, żebyś więcej obrażeń zadał. Hogunowi damy to. O, elegancko. I mamy Ekila w drużynie. Co potrafi Ekil?
Ekil jest gwałtownikiem, czyli... Nie, to jest miażdżyciel. Ivor Avons, to wiem. Jo. Chcę Ekila zobaczyć. Animusz. Odrzuca wszystkie jednostki o maksymalnie 2 pola. O, okej. Dobra. Nice. Dobra, także odpocznijmy parę dni, żeby nam morale trochę podskoczyło. Na wysokie dajmy. Dobra, morale wystarczy. I na razie. Mamy 17 dni zapasów. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konkretnego miejsca. Na razie nie biedujemy, nie mamy jeszcze... Nie głodujemy, jest spoko. 17 dni, mam nadzieję, wystarczy, żeby gdzieś dotrzeć. A, Wyrmtoł jest. Ostra wymiana zdań pomiędzy dwiema matkami przyciąga uwagę całej karawany. Moja córka poślubi Ragniego, ale albo nikogo. To twoja chudła córka nie urodzi mu synów. Znieważona matka zaciska zęby i szykuje się do ataku. O co chodzi? Ragni sam wybrał moją córkę, mówi jedna z matek, ale ona twierdzi, że ja miałam z tym coś wspólnego. Jej rywalka rzuca się do ataku, krzycząc, kłamiesz! W końcu udaje się rozdzielić i uspokoić obie kobiety, ale obawiam się, że to nie koniec problemów. Okej. Jesteśmy przy Wyrmtoł. Wyrmtoł was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Okej. Jesteśmy w wiosce Warlów na pustkowiu. Warlowie znajdują karawanę, zanim ktokolwiek jest w stanie ich wypatrzeć. Nie jest to zaskoczeniem, zauważywszy na fakt, że kroczy z tobą spora grupa ludzi. Z obnażoną bronią domagają się wyjaśnień. Gdy Ivor mówi im, że przyszli spotkać się z Krumirem, wycofują się. Z Krumrem. Krumr. No, a niech mnie. Krumrze? Dawnośmy się nie widzieli. No tak, co sprawna zadza Ingwara do Wyrmtoł. Wraz z całą wioską ludzi. Złe wieści. Drążyciele nadciągają z północy. Ledwo udało nam się tu dotrzeć. To złe wieści. Chodźcie, mamy jedzenie. Porozmawiajmy w pijalni miodu. Gdy podążasz ze starym Warlem do jego skromnego miasta, słyszysz, jak mówi on pod nosem, gdyby to był ktokolwiek inny. No, mamy wpływ i mamy dobrych przyjaciół, jak widać. Rozmawiałem z wojownikami. Będę szczery. Połowa z nich nie chce udać się na północ, by sprawdzić, co się stało z Blotsbalkrze. Niektórzy uważają, że powinniśmy udać się do Grofheimu. Żaden z nich nie cieszy się z tego, że tu jesteście. A co ty uważasz? Gdyby to ode mnie zależało, zostałbym tutaj i poczekał na drążycieli. Ale ty zrobiłeś z tego problem, mam rację? Nie wykarmiłbym ludzi przez tak długi czas, nawet jeśli będą oszczędnie gospodarować zapasami. To miasto Warlów. Większość z nas troszczy się sama o siebie. Wy macie kobiety, dzieci. Moglibyśmy pomóc, sprawić, że będzie się tu dało żyć. To i tak nie działa. Ci Warlowie są tutaj, bo chcą uciec od cywilizacji, a nie tworzyć kolejną. Decyzja leży w twoich rękach. Leży w rękach Krumra. Niedługo drążyciele dotrą i tutaj. Tak, to prawda. Musimy nakreślić sytuację Jorundrowi. Kim jest Jorundr? Królem Warlów, podobnym do naszego. Ingwarze, gdzie ty znajdujesz tych ludzi? Zostańcie tu i odpocznijcie. Gdy będziecie gotowi wyruszyć, wyruszajcie. Ja idę odprawić tych, którzy chcą ruszyć na północ. Pójdę z wami do Grofheimu. Kolejna przeprawa? Zeszliśmy już taki szmat drogi. Przestań się dąsać, dziewczynko. Nawet jeśli Jorundr nie wysłucha takiego starego Warla jak ja, to mam przeczucie, że wysłucha twojego przyjaciela Ingwara. Posłuchają Ivera? Ha, nie powiedział ci? Oczywiście, że nie. Rób co musisz, tylko nie mitręż. Trudne słowa, ale człowiek zawsze się uczy nowych, fajnych słów. Mitręż czasu. Oj, Ivor. Co to za tajemnice przede mną? Porozmawiajmy z Krumrem. Co tam słychać, Krumrze? Krumrze, masz chwilę?
Rzadko, ale postaram się ją wygospodarować. Nie miałem okazji, by ci podziękować za gościnność. Dobrze, uczynię to. Jak nakłoniłeś warlów, by poszli za tobą, kim jest? Co? Jak, no, po kolei myślę, chcemy się dowiedzieć. Jak nakłoniłeś warlów, by poszli z tobą? Zdobyłem ich szacunek, młodzieńcze. Po drugiej wielkiej wojnie nie miałem zbyt wiele do obrony, więc zacząłem uczyć warlów wojennego rzemiosła. Po pewnym czasie znudziło mi się to. Osiedliłem się w Wyrmtow. Wciąż przychodzą do mnie, bym ich trenował, choć żadna wojna się nie toczy. Ale to akurat może się zmienić. Mam rację. Kim jest Ingvar? Ha, nie dziwię się, że nie opowiedział ci o sobie. Dziwię się, że jest jeszcze w stanie znieść towarzystwo kogokolwiek. Dawno temu twój przyjaciel był jednym z nas. Mam na myśli to, że lubił rozłupywać czaski drążycielom. A wtedy zwał się Ingvarem. Jeśli chcesz wiedzieć, czemu zmienił imię, sam go o to zapytaj. Za stary jestem na to, by rozpowiadać plotki. Cholera, jestem ciekawy. Na pewno znasz wiele ciekawych historii. Możliwe. Możliwe. Ale możliwe też, że jestem najnudniejszym warlem, jakiego świat widział. To zależy, jak bardzo lubisz ubijać drążycieli. Przyjdź do mnie któregoś dnia, to opowiem ci historię o tym, jak wypchaliśmy truchło wołojaka zębami wieloryba. I dlaczego to zrobiliśmy? A jestem ciekaw, a wy? Jakie rady odnośnie do walki z drążycielami? To zależy, ile już wiesz. Są zakuci w zbroję, ale jeśli grzmotniesz dostatecznie mocno, roztrzaskasz go. Ustaw sobie w rządku kilka kamoli, a wybuchną, raniąc się nawzajem. Podczas potyczki większość czasu zajmuje ustawienie ich w odpowiedniej pozycji. A jak zauważysz, że któryś z nich uderza w swój topór jak kamerton, postaraj się go jak najszybciej ubić. Jest szansa, że kamole, których przyzwa, w ogóle się nie pojawią. Nie będę ci przeszkadzał. Słuszna obserwacja. Bywaj, przyjacielu Ingvara. Ivar ma sekrety, których nie chce wyjawić. Nie stać nas na nic, nie mamy sławy. Nie jesteśmy sławni w tym momencie. No to co? Idziemy stąd, no wszystko zrobiliśmy chyba. Możemy odpocząć, żeby poprawić morale, ale mam już tak mało zapasów, że wolę mieć niższe morale. Grofheim jest dobre kilka dni drogi stąd. Niestety podejrzewam, że przeprawa przez pustkowie to męka, ale to miasto to jedyne miejsce, w którym można znaleźć chronienie przed drążycielami, mówi Krumr. Przygotowujesz się do kolejnego długiego marszu, dołącza do ciebie połowa mieszkańców Wyrmtow. 62 warlów, 20 zapasów. Ale to mi nie poprawia sytuacji. A mi naprawdę nie poprawia sytuacji. No ale... grupa barczystych mężczyzn odziana w grube płaszcze zbliża się do karawany. To mogą być bandyci. Rzuca kogoś obok ciebie. Informacja rozchodzi się po całej karawanie. Jeden z nieznajomych podchodzi i mówi: skończyło nam się jedzenie, będziemy wdzięczni za jakąkolwiek pomoc. Nie potrafisz nic wyczytać z jego oczu. Zastanawiasz się, jaką podjąć decyzję. Nie, ale zapytaj, jak się tu znaleźli w walczeniu, no zaproponujcie. Odmów na promocy, nie zaproponuj im zapasy na kilka dni. Shitensman, zapytaj, jak się tu znaleźli. Mężczyźni robią się nerwowi i wyciągają broń. Twoi wojownicy wychodzą do przodu. Przywódca mężczyzn unosi dłoń i mówi na głos. Ostatnia grupa ludzi, która zadawała nam pytania, próbowała nas zabić. Próbowała. Nie komplikujmy spraw. Pomożecie nam, czy nie? Shit. Mężczyźni są zaskoczeni twoją ofertką. Szybko jednak dołączają do karawany i zaczynają dzielić się z ludźmi opowieściami i napitkiem. Niestety niespełna dzień później odkryłeś, że mężczyźni... God damn it! To był zły pomysł. Zabrali ją trzy... Cholera jasna. A jeszcze morale spadło. Jeszcze lepiej. Super. Parę dni mówicie. Jak zobaczę, że jesteśmy...
Dobra, stać, woła ktoś przed wami, uzbrojeni wojownicy otaczają karawany. Nie chcemy rozlewu krwi, mówi ich przywódca. Zostawcie nam kilka wozów, a my będziemy udawać, że się tu nie zatrzymaliście. A może wy zostawcie to, co macie? Powiedz im o zbliżeniu, zrób to, co mówi. Myślę, że im nakopiemy. Przywódca jest zaskoczony takim obrotem czasu. Nie ma spraw, nie mamy na to czasu, mówi cicho Odliw, wypuszczając strzałę, zanim ktoś inny reaguje. Przywódca zabójców pada na ziemię. Słysząc uśmiech Krumra, pozostali zabójcy postanawiają się poddać i szybko wycofać. Fajna to twoja dziewczyna, Ruku, mówi. Odliv patrzy na niego z obrzydzeniem. Okej. Okay. Ej, ale chciałbym jakieś zapasy od nich, no kurde no. Przez większość dnia nie widziałeś Alet. Kiedy w końcu ją znajdujesz, wraca samodzielnie do obozu. Wygląda na przygnębioną. Podchodzisz do niej, obok ona wbija wzrok w ziemię. Zapytaj, co się dzieje, posiedź obok niej. Zapytaj, co się dzieje. Wszystko to się zmienia. Tak się szybko zmienia, wyznaję po chwili. Jest jeszcze coś. Wszystko idzie po prostu źle. Sporo rozmawiałem z Ekilem. To przyciąga twoją uwagę. Co ci mówił? Powiedział, że Onef jest jego rodziną. Ekil miał siostrę, która wyszła za Onefa, ale zmarła wiele lat temu. Byli ze sobą blisko, a potem Onef odszedł bez niego. Zostawił go bez słowa. Dlaczego nas ścigał? Potwierdź wersję, nie obchodzi mnie to. Potwierdź, damy. W obozie znajdujesz Onefa i streszczasz mu historię. To ci powiedział Ekil? Pyta Onef, następnie wzdycha. Mówi prawdę o swojej siostrze, że zmarła zaraz po naszym ślubie. Dziwię się, że postanowił się tak otworzyć. Zostawiłem go w Frostwellrze, kontynuuje. Jednego dnia czuł się dobrze, kolejnego był gotów zabić własnych ludzi. I czasem to robił. Jutro podjąłbym tę samą decyzję. Spotkaj się z Ekilem. Idziesz tam, gdzie zatrzymał się Ekil, z dala od reszty kalawany. Odwracasz się, gdy podchodzisz. Sap. Co powiedziałem Ekilu? Jedno spojrzenie. Kto tu spogląda? Sama do mnie przyszła. Miło z jej strony, biorąc pod uwagę fakt, że jedyna osoba, którą obchodzą ci ludzie. Co to ma znaczyć? Spójrz na siebie, ciągle w ruchu, chronisz innych, podejmujesz decyzje. Brawo. Co to za życie? Smutne. Co sprawia, że warto żyć? Widzę, jak Alet pomaga kobietom. Gotuje, opiekuje się starszymi i bawi się z dziećmi. Rozmawia z ludkami. Wiesz, że zszywa rany tych, którzy ucierpieli podczas walki? Pamiętaj, też jak powiedziałem, że jesteś przywódcą? Owszem, dołączyli do ciebie, ale słuchają się tylko ze względu na Alet. Znam moją córkę. Ale nie, ja nie chcę zabijać Ekila. Znam moją córkę. Ach, rozumiem. Myślisz, że uważam cię za złego ojca? Nie. Po prostu nie każe jej zmieniać się w kogoś, kim nie jest. Ci ludzie potrzebują jednej takiej jak ona. Nie dwóch takich jak ty. Nie mam nic przeciwko Ekilowi, mimo wszystko. Nie podoba mi się, że mamy słabe morale. O, następny manchry. Okej. Czyli tym razem. Na horyzoncie pojawia się menhir Mareka, na którym wyryto ogromnego potwora morskiego. Poszarpane kamienie wystają ze śniegu niczym płetwa rekina. Trudno uwierzyć, że pustkowie Nordfellingu było kiedyś wielkim jeziorem, a menhir stał nad jednym z jego brzegów. Błogosławieństwo, wykrzykuje jeden z ludzi twojej karawany, trzymając w ręku przedmiot przypominający srebrną monetę. To rybia łuska, mówi, wskazując na tęczowy deseń, który staje się widoczny w świetle słońca. Niedługo później jedno z dzieci znajduje w śniegu drugą łuskę, a niebawem zostaje odkryta trzecia. Może przyniosą nam szczęście, rzuca ktoś z grupy. Po chwili cała karawana z zapałem zaczyna zbierać połyskliwe łuski. Nie ponaglaj, daj ludziom nieco czasu, opuść to miejsce, nim sytuacja wymknie. Nie ponaglaj karawany.
Pod koniec drugiego dnia poszukiwania trwają w najlepsze. Czujesz, że i twojej głowie zaczyna kiełkować pragnienie posiadania łusek. Odrzucasz te myśli i zastanawiasz się, czy taki stan rzeczy może trwać. Nie, mamy za niskie morale. Mam wrażenie, że to poprawi nam te morale. Następnego dnia pęd do poszukiwań słabnie. Dochodzisz do wniosku, że w tej gorączce było coś nienaturalnego, bo gdy znaleziono ostatnią łuskę, entuzjazm opadł niemal natychmiast. Następnego dnia jeden z ludzi wręcza ci lśniącą kolczugę. Wykonaliśmy ją z łusek, mówi z uśmiechem na twarzy. Przyjmujesz podarunek, a karawana rusza w dalszą drogę. Boże, łuski. O, niskie morale. Nie, musimy odpocząć. Patrzcie, jaki on smutny jest. Ale mamy tylko 9 dni. God damn it. Shit. Mamy tylko 9 dni zapasów. Odliw przywołuje cię, szczerząc zęby. Grupa kobiet zróżnicowanych pod względem wieku i doświadczenia z łukami w ręku ustawia się na wprost drzew, stojąc w tych w oddali. Zwalniają cięciwy, wszystkie trafiają w 5 drzewa. Myślę, że są gotowe nafaszerować kilku drążycieli grotami swoich strzał. Jedna z kobiet wciąż nie wystrzeliła swojej strzały, stoi nieruchomo, inni obserwują. Gdy wiatr zaczyna wiać z innej strony, wypuszcza strzałę, która nie leci w kierunku jednego z drzew, lecz mknie w stronę zająca, który wyskoczył z zarośli. Obiad! Mówi śmiejąc się. Przychodzi grupa mężczyzn z karawany. Słuchajcie, mówi jeden z nich, możecie sobie ćwiczyć ile chcecie, ale moja żona nie będzie walczyć z drążycielami. Pozostali mężczyźni skokliwie mu przytakują. Nie chcemy pobojowiska osłonego ciałami naszych żon i córek. Dude. Są ciężkie czasy, a kobiety mogą walczyć tak samo dobrze jak faceci. Potrzebujemy łuczniczek. Jeśli mam być szczera, mówi Odliw, to było trudniejsze niż przypuszczałam. Nie wiem, co musi się zdarzyć, żeby coś się zmieniło, ale im więcej ludzi będzie potrafiło się bronić, tym lepiej. Mężczyźni nie przestają narzekać. Kobiety wracają do obozu nie jako członkowie klanu, lecz jako wojowniczki. Yeah. Nam się morale poprawiło trochę. Nie mamy już takiego słabego gostka. Nie, demyt. W karawanie jest więcej osób niż zakładałeś. Bez przerwy słuchasz, jak jej członkowie wzajemnie oskarżają się o kradzież kurczaków, pamiątek rodzinnych i kłócą się o cnoty ich córek. Nawet wojownicy mówią, że nie są w stanie ochronić wszystkich. Zajmij się najważniejszymi, stwórz radę, zajmij czymś ludzi, żeby nie narzekali, do cholery jasnej. Twoi towarzysze zbierają drewno na opał, chodzą dla zwiady, szukają jedzenia, trenują i naprawiają wozy. Dzięki temu są zbyt zmęczeni, by narzekać. Ich zadania spowalniają podróż, ale wszyscy żyją w pokoju. Mamy jeden dzień zapasów więcej. I morale znowu nam podskoczyło. Yes! Nie spadaj. Nie rób się czerwony. Słyszysz gwizd na wietrze i zauważasz przed sobą korowód wardów zmierzających w twoją stronę. Za nim widać mrowie drążycieli, ziemia osłana jest ciałami poległych. Chodźcie tu, krzyczy Krumr. Nie! Demet, muszę... Shit! Nie pozwólcie im się rozdzielić! Ryczy głównodowodzący Warl, który zbliża się do pola walki. Niedługo później żałujesz, że walczysz u ich boku przeciwko przytłaczającej liczbie wrogów. Shit! Drążyciele ustawiają się w szyku na polu bitwy i dobywają broni. Wygląda na to, że konfrontacja jest nieunikniona, ale jest nas praktycznie 1,5 razy więcej. Obie strony dysponują podobnymi siłami, nie wiadomo, kto odniesie zwycięstwo. Do ataku! Szarżuj do woju! Zbierasz swoich ludzi i każesz im przygotować się do prowadzenia ataku. Yes! Czyli co? Chce Krumra, czy chce Fasol? Na pewno chce Krumra i on będzie zamiast Moguna. Teraz pytanie, czy mi jest potrzebna Odliw? Następny na 5 poziom. Czy wolę mieć Fasolta? Chyba wolę mieć Fasolta. Yeah! Giganci są OP w porównaniu do ludzi. But what's the time? No nic. Wiecie co, bo tak patrząc, zbliża się 30 minuta nagrania, ta walka pewnie chwilę potrwa, także oszczędźmy ją sobie na następny odcinek. Także z mojej strony to w tym momencie wszystko.
I wiecie co? No tak, przede wszystkim wielkie dzięki, serdeczne dzięki, że mnie oglądacie, za oglądanie. Zapraszam Was serdecznie do zostawiania komentarzy, lajkowania, subskrypcji. Naprawdę pomaga. Tymczasem do następnego odcinku. Trzymajcie się. Na razie.